Cześć. Cześć wszystkim. Tutaj Karolina z Polish for You. Polish for You to szkoła języka polskiego. Tutaj uczymy stacjonarnie w Poznaniu, w Polsce. Jesteśmy z Polski, ale też uczymy oczywiście online. Super, że jesteście. Jeszcze raz, Karolina. Tutaj na live, a tam z wami jest Justyna na czacie, Instagramie. Justyna jest tylko na Facebooku, na fanpage'u. Cześć. Dzisiaj nasz temat, nasz problem to czym, a może kim? To są nasze problemy na dzisiaj. To jest narzędnik. Instrumental. Lekcja numer 2. Lekcja numer 1 była tydzień temu. I dzisiaj jest narzędnik numer 2 i jego następne funkcje. Funkcja z w znaczeniu plus, narzędzia, czyli instrumenty, transport. A więc będziemy analizować. Czy mówię samochodem, czy z samochodem? Kto to wie? Ok, ale zanim zaczniemy, informacja, że lekcję z Justyną, darmową, 30 minut polskiego, 30 minut rozmowy albo gramatyki, to zależy od Ciebie, dostaje Hanna. Hanna zrobiła zadanie domowe, napisała dyktando i napisała do nas maila na kontakt @polishforyou.eu i ma lekcję z Justyną. Więc jeśli Ty chcesz lekcję, zrób dyktando, napisz dyktando. Dyktando będzie na grupie Polish for You Group na Facebooku. Będzie też na YouTubie, ok, i będzie na naszej stronie polishforyou.eu. A jak nie wiesz, co robić, jak nie wiesz, napisz do nas maila na kontakt @polishforyou.eu. No dobrze, to cześć wszystkim, super, Instagram już jest pełen. Cześć Justyna, Orieta, cześć, cześć Richard, cześć Mohamed, cześć Ania, cześć Marta, cześć Olesia, cześć Arfan. Arfan, jesteś pierwszy raz? Cześć Ajsze, super, że jesteście, super, że piszecie. Ja wiem, że nie każdy lubi pisać, niektórzy wolą tylko słuchać, więc nie ma problemu. Ok, no to jeszcze raz. Dzisiaj nasza lekcja to narzędnik, czyli instrumental. Część druga, lekcja numer 2. Ok? Będziemy analizować, kiedy mówimy czym, kiedy mówimy z czym, ok? I kiedy mówimy z kim. A więc, kiedy powiemy z samochodem, a kiedy samochodem. Więc to będzie lekcja o transporcie. Cześć Bojan. Cześć Mohamed, z plus narzędzia i to wszystko. Ok, no dobrze, to zaczynamy. Zaczynamy, czekajcie, muszę tutaj sobie... Aha, pamiętajcie, ostatnio była lekcja numer 1, narzędnik i tam i ostatnio robiliśmy, analizowaliśmy końcówki, formy. Jak ktoś nie pamięta, jaka jest forma, to tutaj jest informacja. Instagram tego niestety nie widzi, bo w telefonie nie mogę tak dobrze pokazać. O, może teraz? Ale i tak Instagram ma problem, bo widzi w odbiciu lustrzanym. Ok, czyli rodzaj męski, rodzaj żeński, czyli męski on, żeński ona, rodzaj nijaki ono i liczba mnoga. Tutaj jest. Ok, cześć Walirat, cześć Bojan. Dobrze, a więc z
Dzięki, Justyna. Czy dobrze widać? Z w znaczeniu plus. Ok? Z w znaczeniu plus, nie z jak. Cześć, cześć. Super. Nie w znaczeniu skąd, czyli jestem z Polski, jestem z Francji, jestem z, nie wiem, z Ukrainy, ale z w znaczeniu plus. Ok, czyli kawa z cukrem. Ok, kanapka, kanapka z serem. Ok, albo idę na spacer z siostrą. Ok, to będziemy dzisiaj analizować. No dobrze, to co tutaj będzie? Z. Bla, bla, bla. Chcesz zapiekankę? Jak zapytać? Jakie jest pytanie? Tutaj musi być forma co. Ale w instrumentalu. Z. Chcesz zapiekankę. Czy wiecie, co to jest zapiekanka? Zapiekanka to jest taki polski fast food, bardzo popularny. To jest bagietka. I tam na bagietce jest, są pieczarki, takie grzyby, białe grzyby. I na tym jest ser. I to pieczemy. Ok? I polewamy keczupem. To nie jest nic wyrafinowanego, nic luksusowego. To jest fast food. Więc dobrze, Mohamed, z czym chcesz zapiekankę? Tak jest. Z czym chcesz zapiekankę? Fantastycznie. Super. Nie z kim? Czym? Bo co? Z serem, z pomidorem, z ketchupem. Cześć, Mido. Ok, super. Cześć, Lia. Dobrze. Ok, no to teraz jaka będzie forma tutaj? Z, forma kto, rozmawiasz. Rozmawiam z siostrą, rozmawiam z mamą, rozmawiam z szefem. Ok, więc jak tak, z ogórkiem czy bez? Bardzo dobrze, Mohamed. Mohamed, wybierasz z ogórkiem czy bez zapiekankę? Super. Dobrze, z kim? Z kim rozmawiasz? Z kim się spotykasz? Z kim pracujesz? No dobrze. Z kim i z czym? I zostajemy na moment z czym. Z czym pijesz kawę? Proszę napisać. Z czym pijesz kawę? Z czym jesz ryż albo makaron? Super. Nie wiem, jak masz na imię. Je ne pavé, tak? Napisz proszę, jak masz na imię. Ok. No więc z czym pijesz kawę? Z czym jesz ryż? Z czym lubisz pierogi? Z czym lubisz pizzę? Proszę napisać. Tak, z czym pijesz kawę? Bardzo dobrze, Marta. Ok, to Marta, z czym pijesz kawę? Super. Z frytkami. Tylko nie pamiętam, co z frytkami. Ryż z frytkami? Makaron z frytkami? No, co z frytkami? No to jaka jest wasza ulubiona kombinacja? O, Justyna pije kawę z mlekiem owsianym. Dobrze, super. Ryż z kurczakiem, super. Kombinacja, którą ja bardzo lubię, jest chleb z miodem i z masłem orzechowym. To jest moja ulubiona kombinacja na śniadanie. A ty masz ulubioną kombinację? Okej, okay, lubisz pizzę z serem. Świetnie. Och, z syropem wanilii. Kombinacja Tetiana. Ach, ach. No dobrze. Super. Piszcie, piszcie. Ja muszę poczekać trochę, żeby zobaczyć to, co piszecie. Ok. No
No dobrze, to oczywiście z nie jest tylko, nie tylko jedzenie, ale też obiekty. Dom z ogrodem. Moi rodzice mają dom z dużym ogrodem. Masz samochód z klimatyzacją? Masz samochód z klimatyzacją czy bez? Ja mam bez. Ja mam stary samochód. Samochód z klimatyzacją. Masz czy nie masz? A kiedy jadę na wakacje nad morze, to zawsze zamawiam pokój z widokiem na morze. Pokój z widokiem na morze, bo chcę widzieć morze, kiedy się budzę rano. Otwieram oczy i chcę widzieć morze. Więc zamawiam pokój z widokiem na morze. Tak, dom z balkonem albo mieszkanie z balkonem. Ja mam mieszkanie z balkonem. Można też mieć mieszkanie z dużym tarasem. Ok? Mieszkanie z tarasem. Ok. No dobrze. To były obiekty. To teraz czas na ludzi. Z kim mieszkasz? Z kim mieszkasz? Ja mieszkam z kotami. A ty z kim mieszkasz? Kim mieszkasz? Mieszkasz z rodziną? Mieszkasz z rodzicami? Mieszkasz z siostrą? Mieszkasz z bratem? Mieszkasz z żoną? Z dziećmi? Z partnerem albo z partnerką? Z dziewczyną albo z chłopakiem? Z kim mieszkasz? Z kim mieszkasz? Z psem. Och, Nano, ja kiedyś też mieszkałam z psem i z kotem. Ale mój pies i kot już nie żyją. I teraz mam dwa nowe koty, młode, i teraz mieszkam z kotami. Julia mieszka z mężem i z dziećmi. Dobrze, Richard, mieszkam sam. Super. Mohamed mieszka sam. Mieszkam z moim mężem. Świetnie. Pamiętajcie, proszę, że zmieniamy też imiona. Ok, czyli na przykład Justyna mieszka z Paulem, a Dominik mieszka z Anną. Joan mieszka z czeską przyjaciółką. Jak ma na imię twoja czeska przyjaciółka? Skomplikowane. Lia, z nikim. Zaraz będziemy to robić. Pamiętajcie, imiona też zmieniamy. Szczególnie te klasyczne polskie. Z mężem. Ok. A jak ma na imię twój mąż? Jak ma na imię twój mąż? Marta, z moim mężem i moim kotem. Och, przykro mi, Marto, że twój kot umarł. Tak, z nikim nie mieszkam. No dobrze. Właśnie, Lia pytała. Jak to powiedzieć? Nikt z nikim. Nikt z nikim. Z nikim nie mieszkam. Pamiętajcie, dwa razy negacja. Z nikim nie mieszkam. Nazywa się, ma na imię Stefanka, czyli mieszkam ze Stepanką, z Bożeną, dobrze. Z Maksymem i z mężem Jurijem. Super. Czyli Julia, ty mieszkasz z Mikołajem. Patrykiem, świetnie, super tutaj na Instagramie. Czyli z nikim, albo sam, mężczyzna powie sam, albo mieszkam sama, indywidualnie, ok? Bez nikogo. Sam, albo sama, z nikim. I to jest tak jak z kim, z nikim. Zobaczcie tutaj, poczekajcie, muszę sobie to znaleźć. Z kim? Widzicie te analogie? Z nikim. Bo Jan mieszka sam. Tak. Super. Ok. Z nikim. Albo sam. Dobrze. A więc moje następne pytanie.
Z kim lubisz uczyć się? Z kim lubisz uczyć się? Z kim lubisz tańczyć? Z kim lubisz tańczyć? Z kim lubisz spędzać czas wolny? Z kim lubisz podróżować? Z kim lubisz podróżować? Tylko proszę pisać całe zdanie, całą sentencję, bo ja potem nie wiem. Dobrze, Mohamed, z tobą. Piękna forma. Fantastycznie. Z koleżanką. Ania, ale co lubisz robić z koleżanką? Och, Justyna, ja też lubię tańczyć z Lechem. Lech to jest nasz przyjaciel. I też lubię z nim tańczyć. Z dziećmi uczę się. Dobrze, super. Ok. A z kim lubisz robić zakupy? Lubisz chodzić na zakupy z koleżanką? Dobrze, świetnie. Lubisz tańczyć sama. Z kim lubisz robić zakupy? Z kim lubisz robić zakupy? Ja lubię robić zakupy sama, bo ja nie lubię chodzić po sklepach i tam spędzać dużo czasu. I jak jestem sama, to mogę to robić bardzo szybko. Ok? A wy z kim lubicie robić zakupy? Z kim pracujesz? To jest moje następne pytanie. Z kim pracujesz? Ja pracuję z obcokrajowcami, z kursantami, z ludźmi, którzy uczą się języka polskiego. Pracuję też z Justyną razem w Polish for You. Z teściową Tatianka. Tatiana, a z teściową. Z teściową. To jest końcówka. Z teściową. Super. Ok. Dobrze. Ok, to z kim pracujesz? Następne pytanie. Z kim pracujesz? Z kim się spotykasz? Z kim się spotykasz w weekend? Z kim się spotykasz w weekend? Z kim masz spotkanie? Ok? Z kim masz spotkanie w pracy? Z klientem, z szefem, z menadżerem albo z menadżerką, z szefową. Ok. Ania, a z kim pracowałaś? Pracuję z Niemcami, świetna forma, z kolegami. Dobrze, z przyjaciółką, to też jest trudne słowo. I moje ulubione pytanie na dzisiaj, naprawdę. Moje ulubione pytanie. I będę czekać, aż wszyscy napiszą. Z kim rozmawiasz po polsku? Z kim rozmawiasz po polsku? Z kim rozmawiasz po polsku? Czekam, proszę pisać. Z przyjaciółmi, Simon. Fantastyczna forma, to jest bardzo trudne słowo. Dobrze, no to proszę. Okej, tu pracujesz z szefem, spotykam się z Karoliną, super. Więc teraz, z kim rozmawiasz po polsku? Proszę pisać. Z kochanką w weekend, dobrze, Mohamed. Tatiana, pracujesz z kolegami, dobrze. Dobrze, dobrze. Ja wiem, że muszę poczekać, bo internet działa trochę wolniej. I też dużo komentujecie i to jest super, to jest fantastyczne. O, mam, z nauczycielką. Olesia, z nikim? To Olesia, koniecznie napisz do nas dyktando. I będziesz mieć szansę na lekcję z Justyną. Z synkiem. Z lekarzami i z siostrami, ale to chyba już tu pracujesz. Po polsku, Simon, z żoną, świetnie. Z przyjaciółką z Polski, Ilia. Ok, Joan, ale z kim rozmawiasz po polsku? Z kim? Z twoją przyjaciółką? Czeską przyjaciółką? Z moim
polskim przyjacielem. Z moim polskim przyjacielem. Z moimi siostrami, Hamed. Z moimi siostrami. Okej, okay, czyli roz... Nikim? Nie, to musisz napisać dyktando i wysłać do nas mailem i wtedy będziesz mieć szansę rozmawiać po polsku z Justyną. 30 minut za free. Okej. Okay. Mohamed, jak nie rozmawiasz z nikim? Ty tak dobrze piszesz już po polsku. Niemożliwe. Ze znajomą, dobrze, Orieta, ze znajomą i z ludźmi, Orieta, z ludźmi tutaj. Okej, okay, Asli rozmawia z nauczycielem. Świetnie. Cześć, Fernando. Fernando, z kim rozmawiasz po polsku? Z koleżanką i z siostrą, z kolegą. Słuchajcie, macie fantastyczne formy. Brawo, brawo. Z sąsiadem z bloku. Okej. Okay. Z sąsiadem w moim bloku. Okej. Okay. Dobrze. Świetnie. Piszcie, z kim rozmawiacie po polsku? Z kolegą. Dobrze. Idziemy dalej. Było z czym? Z jedzeniem i takie proste kombinacje. Ale jeszcze myślę, że to może być dla Was interesujące. Mam dla Was jeszcze inną konstrukcję. Z czym masz problem? Z czym masz problem? Z czym masz problem? Mam problem z samochodem. Mój samochód nie działa, nie funkcjonuje. Ach, jesteś nieśmiała. Ale to indywidualna lekcja z Justyną będzie fantastyczna. Spróbuj. Mam problem z samochodem. Mam problem z laptopem. Mam problem z internetem. To dzisiaj jest bardzo popularne, jak wszyscy pracujemy online. A ty z czym masz problem? Może z niczym? Nic. Z niczym. Nic. Z niczym. O, Justyna ma problem z geometrią. Rozumiem cię, Justyna. Ja mam problem z matematyką. Generalnie mam problem z matematyką. Z mówieniem. Zobaczcie, nikt, z nikim, nic, z niczym. I to sobie możecie też porównać. Zaraz wam pokażę. Z czym? Z niczym. Widzicie? Z przypadkami Mohamed ma problem. Mohamed, niedługo będzie nasz e-book na przypadki. I te live'y będą teraz na przypadki. Super. Z pracą, z szefem. Okej, okay, dobrze. Super. Więc z czym masz problem? Albo z kim masz problem? Czasami rodzice narzekają. Mam problem z dziećmi, z synem, z córką. Z szefem. Z sąsiadem, bo jest bardzo głośno, puszcza muzykę. Okej? Okay? Mam problem z sąsiadem, nie rozumiemy się dobrze. Och, Bazile, nie masz żadnych problemów. Fantastycznie. Cieszę się. O, Hanna też ma problem z sąsiadem. No właśnie. Okej, okay. To jeszcze jedna konstrukcja. Co z wakacjami? Co to znaczy, kiedy ktoś pyta, co z wakacjami? Albo co z zakupami? Co z wakacjami? Planujemy wakacje z mężem, z partnerem, z partnerką, z dziećmi i nie wiemy dokładnie, jaki jest plan. I pytamy, co z wakacjami? Jedziemy, nie jedziemy? Kiedy jedziemy? Dokąd jedziemy? Co z wakacjami? Co z zakupami? To jest. Ups, sorry. To jest takie pytanie: kto zrobi te zakupy? Ja czy ty? Co z zakupami?
Zrobiłaś zakupy? Zrobiłaś zakupy? Zrobisz? Co z zakupami? Albo nie wiem, co z tym zrobić. Nie wiem, co z tym zrobić. Gdzie jest miejsce na to? Nie wiem, co z tym zrobić. Albo mam jakieś śmieci i nie wiem, gdzie je wrzucić. Czy do plastiku, czy do papieru, czy do metalu, czy do bio. Nie wiem, co z tym zrobić. Rozumiecie tę konstrukcję? Co z babcią? Co z rodzicami? Na przykład babcia była chora i chcę zapytać teraz, jak się babcia czuje? To jest bardzo typowa i prosta konstrukcja. Co z babcią? Jak się ona ma? Jak się czuje? Gdzie jest teraz? Co z babcią? Ok? Super. Co z biletami? Masz bilety? Kupiłeś bilety? Czy ja mam kupić? Co z obiadem? Kiedy będzie obiad? Idziemy do restauracji? Co z obiadem? Co z pracą? Masz pracę? Czy masz problem? Och, Bojan, masz problem ze zdrowiem. Mam nadzieję, że mały. Co ze śniadaniem? Kto robi śniadanie? Jemy śniadanie, jemy w domu, idziemy do baru. Teraz nie idziemy, bo wszystko jest zamknięte przez lockdown. Pamiętajcie tylko, proszę. Że czasami musimy dodać e tutaj ze szkołą. Co ze szkołą? Planujesz uczyć się dalej, kontynuować edukację? Dobrze, no. Och, Aliesia, bardzo mi przykro. Co ze szkołą? Ponieważ tutaj mamy spółgłoski i bez e to byłoby bardzo skomplikowane powiedzieć z szkołą, więc mówimy ze szkołą. Co ze szkołą? Co ze śniadaniem? Analogicznie musi być e, bo tutaj mamy grupę spółgłosek. Dobrze. Co ze śniadaniem? Pizza ze szpinakiem. Ze szpinakiem, ok? No dobrze. To mamy dwie sytuacje zrobione. Z czym? Z kim? Tak? I teraz czas na sytuację bez z. Czym? Czym? Czym, czyli narzędzia, instrumenty. Przypadek, który dzisiaj robimy, to instrumental, instrumenty, narzędzia, czyli coś, co pomaga nam zrobić coś, co chcemy zrobić. Okej, okay? Pomoc. Czym jedziesz? Czym jedziesz? Tu nie ma z. Nigdy. Jadę pociągiem. Jadę pociągiem. Nie ma z. Samochodem. Świetnie, Olesia. Dobrze. Czym płacisz? Czym płacisz? Nie ma z. Czym płacisz? O, bunta. Brzmi dobrze. Czym płacisz? Płacę kartą. Nie ma z. Ok? Nie ma z. Płacę kartą. Płacę gotówką. Płacę blikiem. Bazyle, jadę metrem. Metro. Metrem. Jadę metrem. Ok? Czym piszesz? Czym piszesz? Czym piszesz? Czym piszesz? Piszę długopisem. Nie ma z. Piszę długopisem. Czym jesz? Czym jesz? Bunta, czym jadłeś makaron? Czym jesz?
Jem, ja generalnie jem nożem i widelcem. Nie ma z. Tutaj i Jem nożem, nożem. Widzicie, co to jest nóż? Nożem i widelcem. Nożem i widelcem. Hanna napisała łyżką. Tak, zupę jem łyżką. A czym jecie dania, jedzenie azjatyckie? Nie, jem kanapkę z serem, ale jem nożem i widelcem. Justyna umie jeść pałeczkami, a ja mam z tym problem, wiecie? Nie wiem, chyba nie umiem jeść pałeczkami i na pewno no, umiem ruszać, ale jakoś nie mogę tego dobrze skoordynować. Nie patyczkami, Hanna, pałeczkami. Pałeczkami. Pałeczka, pałeczkami. Justyna już napisała na czacie. Ok? Dobrze. Bunta, jadłeś pałeczkami dzisiaj, ten makaron z krewetkami i z jajkiem? Czasami. Ok, myślałam, że częściej. Czym myjesz zęby? Czym myjesz zęby? Myję zęby pastą z fluorem. I zobaczcie, myję zęby. Czym? Tutaj nie ma z. Ok? Ale tutaj jest, bo to jest pasta plus fluor. To jest długopis, Bazile. To jest długopis. Ja piszę długopisem. Myję zęby pastą. To jest moje narzędzie, to jest mój instrument. To mi pomaga, żeby moje zęby były czyste. Ale pasta jest z fluorem. To jest pasta plus fluor. Ok? Ale też myję zęby szczoteczką. To jest długopis, ale. Ok? Szczoteczką. A czym? Uwaga, trudne pytanie. Czym czeszesz włosy? To jest wszystko trudne. Wymowa, koniugacja, deklinacja, wszystko tu jest trudne. Czym czeszesz włosy? Czym czeszesz włosy? Proszę całą sentencję, całe zdanie. Czeszę włosy szczotką. Czeszę włosy szczotką. Czeszę włosy szczotką. Fantastycznie, Hanna. Szczotką. Ja czeszę włosy szczotką. Ale niektórzy czeszą włosy grzebieniem. Ale czym, Marta? Czym? Szczotką. I tutaj nie ma z. Nie ma z. Ręką? Bunta, jak to robisz? Super. Okej. Czym jesz zupę? To już mówiliśmy, ale jeszcze zobaczcie. Czym jesz zupę? I dlaczego to jest dla mnie tutaj ważne jeszcze raz? Bo kiedy musicie zdać egzamin albo macie jakiś test i nie pamiętacie reguł, kiedy z, kiedy bez z, to zawsze pytanie wam pomoże. A nauczyciel, egzaminator pyta, czym jesz zupę? Jak pyta czym i nie ma z, to tutaj też nie ma z, ok? Ale jeżeli egzaminator zapyta, z czym jesz zupę? Z czym jesz zupę? Jem zupę z makaronem. Ok? Widzicie to? Trochę mi ciężko to pokazać. Czekajcie, bo nie mogę. Przepraszam. Ok, chyba mniej więcej to widzicie. Nie.
Nie mogę się tutaj skoordynować. Dobra, ta ręka tutaj, ta ręka tutaj. Tak? Czym jesz zupę? Jem. Jesz zupę z makaronem. Ok? Możecie trochę oszukiwać na egzaminach. No dobrze, czy macie jakieś pytanie? Czy wszystko jest jasne? Rozumiecie? Wszystko? Tak? Czy są jakieś pytania do mnie? Coś jest trudne? Coś powtórzyć? Proszę pisać, a jeśli nie, test, mały quiz. OK? Musicie decydować, czy jest z, czy nie ma z. OK? Proszę bardzo. Jeden. Rozmawiam, bla, 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 córką. Jest z, czy nie ma z? Czekam. Super. Tak, rozmawiam z. Chyba tak. Rozmawiam z córką. Dobrze, super. Rozmawiam z córką. Świetnie. Rozmawiam, bo razem ja plus ona. Dobrze. Ok. Nie lubię płacić. No bla, bla, bla. Gotówką. Jest z, czy nie ma z? Nie lubię płacić gotówką. Nie ma. Nie lubię płacić gotówką. Nie ma z. Nie lubię płacić. Ups. Gotówką. Dobrze. Nie umiem jeść pałeczkami. Czy tutaj jest z, czy nie ma z? Marta, kartą, bez z. Tam nie ma z, Marta. Płacić kartą. Nie umiem jeść pałeczkami. Nie umiem jeść pałeczkami. Nie ma z. Super. Ok. Mam problem emocjami. Jest z, czy nie ma z? Mam problem emocjami. Mam problem z emocjami. Mam problem z emocjami. Ok? Dobrze. Lubię nim tańczyć. Lubię nim tańczyć. Jest z, czy nie ma z? Lubię z nim tańczyć. Lubię tańczyć z Lechem. Lubię z nim tańczyć. Ok? Pracuję młodymi ludźmi. Pracuję młodymi ludźmi. Pracuję z młodymi ludźmi. Pracuję z młodymi ludźmi. Super. Fantastycznie wam idzie. Czym pijesz kawę? Jest z, czy nie ma z? Z czym pijesz kawę? Z czym pijesz kawę? A tutaj? Czym myjesz włosy? Czym myjesz włosy?
czym myjesz włosy? Jest z czy nie ma z? Czym myjesz włosy? Czym myjesz włosy? Ok? Czym myjesz włosy? Super. Nie umiem prasować tym żelazkiem. Nie umiem prasować tym żelazkiem. Żelazko? Wiecie, co to jest żelazko? Kto wie, co to jest żelazko? Prasować, nie pracować, tylko prasować. Jak, moja bluzka nie jest ładna, tylko jest taka pognieciona. To mam takie gorące, bardzo, bardzo gorące żelazko i, ja wtedy, i wtedy moje ubranie prasuje. Więc nie umiem prasować tym żelazkiem. Nie ma z. I ostatnie. Jadę. Uwaga, dwie tutaj mamy możliwości. Dwa puste miejsca. Jadę samochodem bratem. Jadę samochodem bratem. Gdzie jest z, gdzie nie ma z? Może nigdzie nie ma z, a może wszędzie jest z? Proszę napisać. Jadę samochodem z bratem. Tylko jeden raz z. Tak, dobrze, Julia. Jadę samochodem z bratem. Świetnie. Jaka super grupa. Super. Jeśli powiem, jadę z samochodem, to dla mnie to jest informacja, ja plus mój samochód. Jedziemy razem na wakacje. A to nie jest tak. Samochód jest instrumentem. I wtedy nie ma z. Ok? Dobrze. Super. Ok. No to co? To koniec? Och, 45 minut dzisiaj zrobiliśmy. Bardzo długa lekcja. Mam nadzieję, że daliście radę. Nie jesteście bardzo zmęczeni, ale teraz jest weekend. Można odpoczywać, relaksować się, dużo spać, uczyć się polskiego trochę. I pamiętajcie, żeby napisać dyktando, które będzie wszędzie, zaraz powiem gdzie, ale jak napiszecie dyktando, wyślijcie nam albo plik Word, albo zdjęcie na kontakt małpa.polishforyou.eu, okay? A dyktando będzie na grupie Polish for You Group. Jesteś już na grupie naszej? Zapraszam. Tam uczymy się polskiego regularnie. Więc zapraszam. Ale tam będzie dyktando na Polish for You Group albo na naszym YouTubie. Ok? Na YouTubie też. Albo na naszej stronie www.polishforyou.eu. No. A, jeszcze gdzie? Nie, już nigdzie. I, ale pamiętajcie, że mamy też Instagram. Polish is for you. Ok? Dobrze. Dziękuję bardzo. Czekamy na Wasze maile z dyktandami. Dzisiaj dyktando dostaje Hanna. No, to co? Ach, ważna informacja. Za tydzień spotykamy się w sobotę, nie w piątek. Ok? Wyjątkowo będzie sobota. Dobrze? Sobota, ale będziemy o tym informować, pisać, robić posty, przypominać, że spotykamy się w sobotę, 2:30, ta sama godzina, ale nie piątek, ok? Dobrze, bardzo dziękuję, pa, pa, do zobaczenia za tydzień w sobotę. Pa, pa, cześć, ok, pa, 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 cześć, cześć.